Zapraszam do naszej dyskusji w temacie właśnie oceny sezonu letniego w Pucku. Ja może poprosił pana komendanta powiatowego policji, żeby parę słów na temat bezpieczeństwa. Wczoraj właśnie będąc na spotkaniu z ordynatorem naszego szpitala, ordynatorem chirurgii, panem docentem Świetańskim, usłyszałem takie miłe zdanie, że w Pucku to jest bezpiecznie, bo jak mamy dyżur, to najwięcej z Władysławowa przywożą takich różnych pobijanych do szycia i tak dalej. Nie wiem, czy to pytanie też potwierdzi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Goście. Ogólnie rozpocznę od tego, że w sezonie letnim było spokojnie, bezpiecznie w mieście Pucku. Na potwierdzenie tego troszeczkę może danych statystycznych. Przestępstw okrągło odnotowaliśmy 37. W porównaniu do 2015 jest to duży spadek, bo w 2015 było 70 zdarzeń. W zakresie przestępstw typowo wyznanych odnotowaliśmy 31 przestępstw, w 2015 zaś 62, czyli o połowę mniej. Wykroczeń ujawniliśmy 179, w 2015 225, więc też troszkę mniej było tej pracy. Interwencji interweniowaliśmy 506 razy, w 2015 626, więc też trochę mniej tej pracy było. Typowych zdarzeń domowych interwencji 21 odnotowaliśmy. Zdarzeń dotyczących przemocy w rodzinie, dwie niebieskie karty w sezonie letnim w porównaniu do 3 w 2015. Utonięć nie odnotowaliśmy na szczęście. Imprez masowych, rozrywkowych, rekreacyjnych było bardzo dużo, zresztą tutaj zostało to wszystko przedstawione. Zabezpieczaliśmy te imprezy swoimi siłami, plus kilkakrotnie oddziały prewencji z Komendy Wojewódzkiej nas wspomagały, a ponadto patrole ponadnormatywne, płatne przy udziale tutaj finansowaniu miasta. Takich służb odbyliśmy 20 i głównie właśnie przy zabezpieczeniu imprez. W sezonie letnim funkcjonowało ogniwo wodne. Pływaliśmy kilkanaście razy, 15 chyba było służb. Uważam, że zdecydowanie za mało. Niestety mam taki stan etatowy, który nie pozwala na więcej. Może w przyszłym roku uda nam się coś w strukturach zmienić, abyśmy na tej wodzie byli częściej. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście generalnie dochodziło tylko do kolizji parkingowych, żadnych poważniejszych zdarzeń. Ogólnie w powiecie zdarzyło się wypadków 43, ze skutkiem śmiertelnym 1, 274 kolizje. Kolizji akurat jest spory wzrost do 2015 roku. Wdrożyliśmy pilotażowo, aktualnie już na co dzień, program krajowy, krajowe mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to aplikacja internetowa. Zainteresowanie w lipcu było bardzo duże. Było bardzo dużo tak zwanych kliknięć i jakby zgłoszeń mieszkańców, że coś niepokojącego dzieje się powiedzmy w ich rejonie. Te wszystkie zgłoszenia były na bieżąco weryfikowane i do dzisiaj w ten sposób to funkcjonuje i jest to na pewno narzędzie pomocnicze w naszej codziennej służbie. Także myślę, że to wszystko. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu komendantowi. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze w tym temacie zabrać głos? Proszę bardzo, pan dyrektor Janusz Klimczuk-Mokski. Ja może bez
Na dole. Teraz. Ja tak sam się zgłosiłem do odpowiedzi niewywołany. Może dlatego, że mieliśmy po raz pierwszy poligraf, o którym było tak lekko tylko wspomniane, a wydaje się strzałem dziesiątkę, jeśli nie w setkę. Dowodem na to jest, my otworzyliśmy oficjalnie 7 lipca, czyli tak naprawdę funkcjonowało niecałe 2 miesiące. Słabo było z uzewnętrznieniem, z reklamą na zewnątrz, ale tutaj ze względu na to, że czekaliśmy do ostatniej chwili na zgodę na użytkowanie. Nie mogliśmy wcześniej jakby reklamować i nie przyjmować gości, tak więc w momencie, kiedy otrzymaliśmy dokumenty i zgodę, pojawiło się oznakowanie i pojawiła się reklama, więc wszystko późno, a mimo tego było prawie 400 osób, które skorzystały z pola oficjalnie za odpłatnością. Dodatkowo mieliśmy też grupy studentów w ramach współpracy z miastem i z uniwersytetem, więc tych jakby nie liczymy do tej grupy, a dzięki temu było może ponad 400 osób. Mamy na pewno uwagi, bardzo dużo pozytywnych opinii, jedna negatywna. Z tych pozytywnych związanych jakby z rozszerzeniem oferty. Jest potrzeba może nie tyle rozbudowy, ile utwardzenia gruntu w pobliżu szkółki pani Marzeny Okońskiej i hotelu Delfin pod kamperem. Tego nam brakowało, do tej pory one wjeżdżały na teren ten, na którym był jakby lżejszy sprzęt, przez to były problemy z przemieszczaniem się, tak? Bo są jednak samochody troszeczkę cięższe i one potrzebują otwartego gruntu, więc na pewno było brak widoczny i odczuwalny przy opadach, brak zawaszenia, tak? Czyli ci, którzy korzystali z namiotów, nie mieli gdzie zjeść posiłków, jeżeli te posiłki robili sami, bo była ostatniana kuchnia, był pełen węzeł jakby sanitarny, brakowało tego zawieszenia. Więc są takie spostrzeżenia jakby na przyszłość, ale summa summarum, samo miejsce, bardzo blisko wody, bardzo bezpieczny akwen, obiekty sportowe, wydarzenia kulturalne, koncerty, to wszystko tak blisko siebie położone, powodowało i wyrażało pozytywnie na przyszłość. Grono ludzi przyjeżdżało na jedną, dwie doby. Bardzo dużo mieliśmy rowerzystów, czyli osób, które się przemieszczają rowerami z miejsca na miejsce, ze swoimi namiotami. Więc generalnie bardzo, bardzo, bardzo pozytywny odbiór, stąd kontynuacja i na pewno jakieś nasze sugestie co do zmian na przyszły rok. Dodatkową rzeczą, o której chciałbym powiedzieć już poza jednym polem, to jest impreza, która myślę, że będzie wpisywała się na stałe. Właściwie dwie imprezy, które będą się wpisywały na stałe w nasz imprez. Pierwsza to były samochody zdemigrowane na początku czerwca. Bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii, ponad setka samochodów w porcie jachtowym. Do tej pory port jachtowy kojarzył się z żaglami, a w tym roku pierwszy raz były samochody. Wszyscy uczestnicy jakby tego zlotu, mówię o tych właścicielach samochodów, bardzo pozytywnie, oni jeżdżą po całej Europie na takie zloty, więc bardzo pozytywnie odnieśli się do organizatorów i do miejsca, do scenerii, co wracać i co co roku jakby to kontynuować. I druga impreza, myślę, że bardzo ważna na zakończenie sezonu, to jest Żeglarze i Muzycy Razem dla Zdrowia. Pierwszy memoriał Tomka Bonarowskiego. Profilaktyka nowotworowa dla panów, połączona z regatami i połączona z koncertem. Uczestnicy koncertu, wykonawcy na koncercie wystąpili charytatywnie. Żeglarze też przystąpili bardzo chętnie jakby do tego, więc generalnie bardzo fajna i udana impreza i myślę, że będzie się rozrastała i ona będzie zamykała nasz sezon ten letni. No trzeba jeszcze wspomnieć oczywiście o siatkówce plażowej, bo ja wiem, że o tym na pewno dużo się mówiło i w mediach, ale to był wielki sukces, że tak powiem, miasta, tak? Bo na ten sukces miasta składały się i kluby, i mocy, i samo miasto. Tych imprez w
pisanych, jak zostały też pełnopolskich, plus tych imprez takich naszych lokalnych, które odbywały się w ciągu tygodnia, właściwie mieliśmy problem z wynajęciem tych boisk albo z udostępnieniem dla innych osób, właśnie ze względu na to, że ciągle było albo przygotowanie do tej imprezy, albo sprzątaliśmy po tej imprezie, bo za chwilę zaczynała się następna. Dzięki temu to przekuło się w sukcesy, tak, naszych zawodników na ogólnopolskich zawodach i awansu do finału. Stąd no myślę, że w końcu to boisko, czy te boiska zaczęły funkcjonować tak, jak powinny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeszcze legaty, Panie Dyrektorze, nie? Pan komendant Komu Państwowy Lewicy. Przewodniczący komisji jest czujny. Chciałbym dołączyć tutaj się do tego podsumowania w taki sposób, że właściwie potwierdzam tę opinię. Może chwileczkę przerwy, bo młodzież by to opuściła, tak byśmy. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Jedna to właśnie takie duże zainteresowanie, większe niż w poprzednich latach, aktywnymi formami wypoczynku, czyli zapotrzebowania na różnego rodzaju aktywność. Zapytania o wypożyczanie rowerów, o jakieś właśnie nawet boiska do piłki plażowej. U nas też odnotowaliśmy dużo większe zainteresowanie takimi wycieczkami, ale również takim wypłynięciem na kilka godzin z drobnym szkoleniem. Nawet osoby, które przyjeżdżały z Warszawy tutaj, żeby po prostu popływać. Także tu jeszcze na wodach Zatoki pewno dużo możliwości z naszej strony jest. To ciekawe, że nawet dzisiaj, kiedy przeglądałem taki materiał na Stowarzyszeniu Kaszub Północnych, kiedy na jednej z ostatnich stron, niedawno został opublikowany, był wykaz miejsc, gdzie można pojeździć na koniu, to było chyba ze 30, a tam, gdzie można pożyczyć łódkę, to było chyba ze 4. To mówi o tym, ile jeszcze możemy zrobić. Też przy wiele pozytywnych opinii. Tutaj zgadzam się z przedmówcami, że to jest fajne, że mogę, że tak powiem, spojrzeć tym naszym klientom i turystom śmiało w oczy i powiedzieć, że tak, faktycznie cieszę się, że jest taka opinia. Pamiętam, kilka lat temu przyjechała jakaś grupa turystów, poszli na plażę i przyszli i powiedzieli się, zapytali się, gdzie jest ta plaża, co to jest plaża. I to faktycznie tutaj duży szacun dla pani burmistrz i ekipy, że już w tej chwili nie musimy się ani wstydzić, a jest gdzie pospać, a poza tym miasto faktycznie piękniej. To są opinie. My jak tutaj mieszkamy, nie zawsze te zmiany widzimy, ale to jest fajnie, kiedy przyjeżdżają i tak właśnie mówią. Od tego roku też zbieramy opłaty miejscowe i tutaj w imieniu miasta to robimy. No jakaś tam kwota pewno dobrze ponad 5 tysięcy i to jest też fajna sprawa, tylko prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu takiego problemu, aby nasi klienci mogli otrzymywać dokument, który mogą zaksięgować. Grupy, które przyjeżdżają, to są często grupy zorganizowane. No i przychodzi klient płacić za obóz sportowy czy za jakiś tam inny, chociaż obóz sportowy był zwolniony, za jakiś pobyt i chce od nas fakturę na opłatę miejscową, bo on to bardzo często płaci z własnej kieszeni i dostaje dowód wpłaty KP. A dowód wpłaty KP u niego w firmie nie jest dowodem do zaksięgowania. To jest temat na przyszły rok, który bardzo bym prosił, żeby udało nam się rozwiązać. Co do sezonu, no to powiem tak, że sezon, myślę, że gdybyśmy zaczęli traktować, że sezon zaczyna się w maju, a kończy we wrześniu, to i tak nie byłoby przegięcia. Chcę powiedzieć, że dzisiaj przyjeżdża do nas chyba ze 180 osób, które od dzisiaj mieszkają w Pucku.
To jest firma Selma Expedition, która robi tutaj takie podsumowanie swoje. I troszkę takich no, niepełnosprawnych, którzy też przyjeżdżają na regat. Jutro ponad 40, chyba 6 załóg będzie pływało na Zatoce. I zostają do niedzieli. Potem jeszcze przyjeżdżają następnie. Myślę, że w tej chwili już tutaj jakby rozmawialiśmy o naszych seniorach, którzy zaczęli żeglować. To teraz jest pewien problem, bo wszyscy wjechali do sanatorium. To też jakby świadczy dobrze o tym, że jeździmy, oglądamy, przyjeżdżamy i uczymy się czegoś. A tak dla osłody na koniec powiem, jeśli chodzi o taką aktywność, to w tej chwili trwa kurs na stopień żeglarza jachtowego, gdzie o dziwo kilka osób z Pucka uczy się żeglowania, co dobrze wróży. Dziękuję bardzo. Ale idealnie się komendant zmieścił. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś w tym punkcie? Proszę bardzo, Pani Marzena Okońska. A ja wracam stopę, Pani Marzenko. Tak. Dzień dobry Państwu. Ja się zajmuję turystyką taką żeglarską typową i też do mnie docierały wspaniałe uwagi na temat czystości, wielkości plaży. To mnie najbardziej interesuje. Bezpieczeństwo się bardzo poprawiło w Pucku. W tych terenach przyplażowych, bo co roku cierpieliśmy z powodu jakichś drobnych włamań, w tym roku tego nie było i patroli było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o ilość turystów, to wydaje mi się, że była mniejsza niż rok temu, mimo że w telewizji wszędzie mówiono, że mamy się spodziewać jakiegoś napływu wielkiego. Poznaję to po tym, ponieważ prowadzę również wypożyczalnię leżaków i w tym roku to wypożyczalnie było mniejsze. Może to też przyczyna pogody, prawda? Wydaje mi się też, jak już jestem przy tych negatywach, bo pogoda była negatywna, to trochę wydaje mi się, że Puck się za mało jeszcze zwraca do wody. My jesteśmy miastem nad wodą. Żeglarzy było znacznie mniej w tym roku. Pierwszą taką nową przygodą dla mnie to jest prowadzenie ośrodka wypoczynkowego i głównie mieliśmy żeglarzy, ja moich powiedzmy osób, które zajmują się windsurfingiem, ale żeglarzy typu wyczynowych, uprawiających żeglarstwo jest mniej w tym roku, było ich mniej. To bardzo chciałabym, żeby miasto ich tutaj do nas jeszcze przyciągało i aby byli. I jeszcze jedna rzecz, muszę powiedzieć o negatywach, ale już słyszałam, że miasto się za to bierze. To jest wciąż trochę kulejąca nasza kanalizacja. Ja też w tym roku na tym bardzo ucierpiałam, ponieważ jak były ulewy, to zalało mi hotel i z powodu niestety niepracującej kanalizacji. Ja wezwałam pomoc przez tydzień, prosiliśmy, ponieważ nie mogliśmy nam studzienki znaleźć, która oczyszcza ten hotel, ale w końcu uporaliśmy się. I to jest uwaga taka, uważam, do poprawy, ponieważ do zrobienia, ponieważ to wpływa na turystykę w Pucku, bo nawet jadąc przez Puck, w tym czasie, kiedy były ulewy, to było czuć zapach kanalizacji niepracujących. Aczkolwiek, żeby zakończyć pozytywnie, ja się bardzo cieszę i dziękuję Pani Burmistrz i wszystkim, którzy na to głosowali, że plaża jest w bardzo dobrej kondycji i oczywiście chciałabym, żeby była jeszcze większa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Po kolei może... A chodzę, tak? To proszę bardzo. Ja proszę udzielać Pani Burmistrz głosu poza kolejnością. Zgodnie ze statutem przyjętym. Ja tylko chciałam się odnieść, Pani Marzena, do tych dwóch ostatnich stwierdzeń związanych z liczbą żeglarzy i do kanalizacji. Proszę, i mówię to po raz niektóry, to jest zaszłość. My próbujemy naprawić pewne rzeczy, tak? PGK robi projekt na zastanawiającą kanalizację. Przez wiele, wiele lat nikt się za to nie zabrał. W listopadzie składamy wniosek. To nie jest tak, że klikamy, 56 milionów spada z nieba i nagle mamy kanalizację. Także proszę docenić to, że my staramy się, a wcześniej przez wiele lat nikt się za to nie zabierał. To samo, jeśli chodzi o infrastrukturę żeglarską. W czasie, kiedy można było mnóstwo pieniędzy pozyskiwać na to, żeby tą infrastrukturę poprawić, żeby mariny budować, żeby po prostu żeglarze chcieli przyjeżdżać nie tylko ze względu na wspaniały akwen, nic nie zrobiono. I w tym czasie wybudowały się wspaniałe mariny. Dabłowo, Ustka, Krynica Morska, pełno tego powstało. I dzisiaj jest po prostu olbrzymia konkurencja. I dzisiaj żeglarze mogą wybierać. Polski Związek Żeglarski może wybierać.
i zawsze wybiera to, co byśmy chcieli. Także tylko kwestia takiego odnoszenia, że są jakby, to wynika między innymi, nie wiem, że było, ale między innymi z tego, że przez wiele lat, no jakby stało się w tej dziedzinie. Bo ja też dostaję różne ataki na Facebooku, na hejtach, różne historie i dlatego wielokrotnie się tłumaczyłam, ale chcę jeszcze raz zatłumaczyć, że my podjęliśmy kroki. My jesteśmy już przy końcówce pozwolenia na budowę w sprawie budowy Maliny. Walczymy przez dwa lata o to między innymi z Rotosią od roku. Tak samo są kanalizacją, prawdopodobnie sprawa powoli będzie się rozwiązywała. Ale możemy tego zrobić tak. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Ewa Wójcik prosiła o zabranie głosu. Ja jednak chciałabym usłyszeć o tych rejestrach od pana dyrektora. Tak, mówię? Ale to może być interpelacja, bo już pan dyrektor zabierał głos raz, a w jednym punkcie może tylko raz udzielić. Także proponuję to zapytania na koniec. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? No sorry, bo proszę państwa, nie ja uchwalałem ten statut, ja mam go po prostu wykonywać. Jest obowiązek, że po prostu jeden mówca zabiera głos w danym temacie raz, a dalej może być jedynie riposta, tak jak to zrobiła pani burmistrz na przykład. Także jeżeli coś uchwalamy, to musimy się tego trzymać, prawda? Proszę bardzo. Drugi raz mogę. Dziękuję. No musimy po prostu. To jest pani radna, nie ograniczenie swobody wypowiedzi, tylko po prostu jest statut, który mówi, że radny może zabrać w jednym punkcie raz głos, 5 minut się wypowiadać maksymalnie i dwa, może po prostu zrobić ripostę. Dlatego ja się tego niestety będę trzymał, bo wspólnie to uchwaliliśmy. Czy jeszcze w tym punkcie ktoś by chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to ja bym chciał w tym punkcie przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi Polskiej Gospodarki Komunalnej, bo opinie, które do mnie docierały w tym roku i nie tylko do mnie, ale i do wielu radnych, bardzo mnie podbudowały, bo była jedna opinia. Puck jest czysty i zadbany, zieleń niesamowicie pielęgnowana. Nieważne, płacimy, ale jest... Zawsze płaciliśmy, ale to już nie wyglądało, a to naprawdę ten rok to jest same pochwały. I drugie podziękowanie to dla pana dyrektora Moksilu. Proszę państwa, kiedy z panią burmistrz byliśmy służbowo poza Polską, odbywały się otwarte mistrzostwa Polska. Akurat wówczas nad wybrzeżem była nawałnica. To, co zrobił pan dyrektor razem z członkami klubu Zatoka i Korab. To jest coś niesamowitego. W Gdańsku i w Sopocie, które dysponują dużo większymi możliwościami, odwołano imprezy rangi ogólnopolskiej, a tutaj tak zaplanowali, że mimo że całe boiska były pod wodą, zawody się odbyły, co naprawdę spotkało się z niesamowitym odzewem w całej siatkarskiej Polsce. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Pust na lata 2015-2022. Omawialiśmy to na połączonych komisjach stałych. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała otrzymuje numer 24/1/2016. Przechodzimy do kolejnego, 9. punktu porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016. Również omawialiśmy to dwa dni temu na połączonych komisjach Rady Miasta. Czy ktoś chciałby zabrać
głos w tym punkcie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 24/2/2016. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 39/7/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 28 września 2009 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Pucka. Tak, proszę Państwa, w tym tekście, który otrzymaliśmy wcześniej, były dwie autopoprawki i po prostu była o tym mowa też na połączonych komisjach i po prostu będziemy głosować nad przyjęciem tekstu z tymi dwoma autopoprawkami. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Głosy przystępujemy do głosowania. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 24/3/2016. Przystępujemy, proszę Państwa, do punktu 11. W sprawie, tak, to jest ten nowy punkt. Mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/6/2016 Rady Miasta Pust z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania w pasie drogowym, stałych opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. Proszę bardzo. Przewodniczący, ja bym poprosił o 5 minut przerwy, tak? Aby ten punkt mógł się kronie, bo nie wszyscy roku dokładnie wiedzą, co tutaj się stało, bo tam istnieje jak ustalenia sprzed wczoraj. Może ja po prostu to 5 minut przerwy zrobię. Czy kolega radny podtrzymuje swój wniosek, czy podtrzymuje kolega swój wniosek, czy po wyjaśnieniu, jakie może nie trzeba będzie prośby? 5 minut. Tak, proszę, tak, tak rozumiem. Jak? O wyjaśnienie, proszę. Dobrze, wyjaśnienie pani burmistrz, wtedy ewentualnie po prostu. Wyjaśnienie, proszę. No, szanowni Państwo, stąd są pewne zmiany, ponieważ jak sobie powiedzieliśmy w czasie posiedzenia komisji wspólnych, musimy skontaktować się z firmą, z którą podpisaliśmy umowę, tak, która wygrała przetarg na określonych warunkach, a my je teraz chcemy zmienić, musimy się skontaktować z panią mecenas, która za tą stronę prawną odpowiada. Więc negocjacje, powiem szczerze, nie były łatwe, bo oni już mają jakieś wyniki i tak dalej, więc jakieś informacjami się posługują. I to, co udało nam się wynegocjować czy ustalić, to jest to. Przypomnę, że też przy okazji do mediów, że mamy dwa typy parkowania. Parkingi płatne, gdzie nie ma wyzielonych miejsc, i gdzie są trzy takie wydzielone. Jeden to jest za Urzędem Miasta, drugi to jest przy Lipowej Bliską Ola i trzeci przy Urzędzie Gminy. Trzy parkingi płatne. I w tych miejscach firma zgodziła się na to, że były abonamenty na tych parkingach płatnych. I uzgodniliśmy tak, że 60 zł dla mieszkańca, 80 zł dla niemieszkańca. Tak to jest napisane ogólnodostępne, żeby też w jakiś sposób mieszkańców uhonorować. Na inne warunki firma nie bardzo chce się zgodzić. Natomiast jeśli chodzi o soboty, zostawiamy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o soboty, to tak samo. Mamy dwa rodzaje parkingów. Parkingi w strefie płatnego parkowania są soboty bezpłatne. Bezpłatne. Parkingi strefy płatnego parkowania. To jest te 9 miejsc. Na tych 9 miejsc soboty są bezpłatne. Natomiast płatne pozostają te 3 parkingi, na których będzie możliwość kupienia abonamentu. Tak? Czyli jeszcze raz podsumowując. Na tych 3 parkingach, które wymieniłam jeszcze raz, przy
przy Urzędzie Miasta za sądem, przy ulicy Lipowej, przy Urzędzie Gminy, które jest w upale jako pas drogowy zaznaczony. Proponujemy po wymianie, po negocjacjach pełnym z firmą abonament 60 lub 80 i soboty płatne godzina 10-13. Na pozostałych parkingach, na przykład Placu Obrońcy Wybrzeża, no na przykład tak, Wałowa i tak dalej, abonamentów nie będzie, ale soboty będą wolne. Bezpłatne. Także to jest, z tego się wzięła ta różnica, nie dlatego, żebyśmy coś pokombinowały, tylko musieliśmy to skonsultować, bo nie chcieliśmy jakiegoś bubla prawnego otworzyć. Czy kolega podtrzymuje swój wniosek o 5 minut przerwy? Nie, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, kto w tym punkcie jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, koleżanka radna Ewa Budzik. Ja mam obawę, że po tych zmianach, które tutaj czekają na to, żebyśmy zagłosowali, mieszkańcy się pokupią w ogóle, bo to będzie niejednolicie. Abonament będzie tylko na niektórych parkingach, soboty niepłatne będą też na niektórych. Po prostu nie jest to jednolicie i oni się po prostu pokupią, będzie bałagan. Ja się obawiam. Dlatego chciałabym się na ten, no dobrze zastanowić. Nie wiem, może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, bo mi się to nie podoba, że to nie jest jednakowo wszędzie. Rozumiem, że negocjacje... Dwie kategorie od samego początku, jak głosowałaś. Dwie kategorie są od samego początku. Czekaj. Wszystko będzie opisane i oznaczone. Na wszystko trzeba czasu, na pewno. Jeśli potrafisz lepiej negocjować z firmą, zapraszamy. Jakie były warunki, jaka umowa, nie wiem. No jest przetarg, czy to jest firma, która jest przetargu, no jest jakaś specyfikacja przetargowa, więc oni trzymają się tego, no coś zaproponowaliśmy. I to jest wynik negocjacji, no szału nie ma dla nich, tak? Proszę Państwa, jest tutaj problem taki, że wiadomo, że to od jutra nie wejdzie. Jeżeli przeczytamy paragraf trzeci, jest na wyraźnie napisane, uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, więc to nie jest, że od jutra i na pewno to, co Pani Burmistrz powiedziała, będzie czas raz na ogłoszenie, dwa na wytłumaczenie tego. Druga rzecz, proszę Państwa, jest też taka, że na pewno takie sprawy nie są łatwe, bo jeżeli był przetarg ogłoszony na konkretnych warunkach i po 10 dniach firma zgadza się na renegocjację tych warunków, uważam, że na pewno to, co tutaj koleżanka Ewa powiedziała, ja podzielam te obawy, ale my w tej chwili nie mamy wyjścia. My po prostu musimy negocjować z firmą. Mnie też to na pewno nie zadowala, ale na tą chwilę musimy zrobić wszystko, co jest możliwe, aby w interesie mieszkańców poprawić warunki funkcjonowania tych płatnych miejsc parkingowych. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, poddaję pod głosowanie projekt wyżej wymienionej uchwały. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób się wstrzymało. Czyli uchwała przeszła i otrzymuje numer 24/4/2016. Przechodzimy do kolejnej uchwały, do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/7/2016 Rady Miasta Puck z dnia 30 marca 2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingu gminy miasta Puck. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały w
Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Osiem osób za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć osób się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała otrzymuje numer 24/5/2016. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pod nazwą Pomorskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Usług przewidziane do realizacji w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej Jakości Usługi Administracyjne. Sprawa była omawiana na posiedzeniu wspólnym komisji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego punktu porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Uchwała otrzymuje numer 24/6/2016. Przechodzimy do punktu 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego. Również na ten temat rozmawialiśmy na połączonych komisjach Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego, kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie oddania dzierżawy nieruchomości położonej w Pucku w Parku Nowowiejskiego na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym. Czy w tym temacie ktoś chciałby zabrać głos? Też to było omawiane na posiedzeniu wspólnej komisji. Jeżeli nikt nie zabrał głosu, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Uchwała została przyjęta większością głosów przy dwóch głosach wstrzymujących i otrzymuje numer 24/8/2016. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 16 porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Proszę Państwa, w okresie między 28 czerwca a 30 września brałem udział w posiedzeniach Komisji do Spraw Komunalnych, Społecznych, Rewizyjnej oraz na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej. Również zajmowałem się przygotowaniem dzisiejszej sesji. Ponadto podobnie jak pani burmistrz, nie we wszystkich, ale w większości imprez kulturalnych brałem udział podczas sezonu letniego. Również w imprezach sportowych w rangi ogólnopolskiej, w żeglarstwie, w siatkówce plażowej, w półmaraton też brałem udział. Następnie uczestniczyłem w spotkaniach z delegacjami miast partnerskich z Cieszyna i Sztajn, które gościły w sezonie letnim w Pucku. Brałem udział w obchodach Święta Miast Sztajn-Kąc, udział w obchodach 65-lecia reprezentacyjnej Orkiestry Ziemi Puckiej. Wziąłem udział w spotkaniu z puckimi organizacjami pozarządowymi. Następnie udział w spotkaniu burmistrzów przewodniczących Rad Powiatu Puckiego w sprawie modernizacji szpitala. Udział w sesji Rady Powiatu. Też spotkałem się z prezesem Alei Gwiazd Sportu w Wrocławiu. Udział w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Kabrowej. Brałem udział w święcie mieszkańców ulicy Mistrzowskiej w posiedzeniu grupy radnych. W spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Cambridge i władz powiatu.
we wręczeniu stypendiów Rady Miasta. Ponadto przyjmowałem skargi i wnioski mieszkańców, które dotyczyły różnych spraw. Główny temat to były stany dróg, parkometry i takie bieżące sprawy właśnie natury komunalnej. Tak. Poza tym, jak zawsze, na bieżąco kontaktowałem się z panią burmistrz, pracownikami urzędu, kierownikami jednostek organizacyjnych oraz przewodniczącymi komisji stałych Rady Miasta. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, czy chodzi o uszczegółowienie, służę. Rozumiem, że nie ma pytań. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu 17 porządku obrad. Wolne wnioski i informacje. Ewa? Jeżeli... Chciałam powiedzieć, że nie ma postawu głosu, przewodniczący może zawsze udzielić radnemu. Poproszę, tak? Zgodnie ze statutem. Nie ze statutem. To no, udzieliłem zgodnie ze statutem, proszę bardzo. Była wypowiedź i riposty nie było. Odpowiedź. A głos to jest nie. Jest możliwość raz wypowiedzenia się w jednym punkcie. I jeżeli jest dyskusja, to drugi raz można po prostu mieć prawo do dwuminutowej riposty. Jest wyraźnie to opisane w statucie. Rady były. Z tych ważniejszych właściwie zaczynamy dużymi redaktami. Nie będę mówił o tych mniejszych jakichś imprezach wydarzeń. Praktycznie każdy weekend, w każdym miesiącu od 6-8 maja od Pucharu Polski Windsurfingu do 16 października, bo ostatni regaty, jakie będziemy mieli, to też kończymy windsurfingiem i podsumowaniem sezonu windsurfingowego właśnie u nas Mastersów. Ogólnopolskie regaty jak w sterowanych radiach to jest taka impreza, która właśnie pojawiła 2 lata temu i od tamtej pory co roku mamy ją w czerwcu. Puchar Star Telekom DLK24, Puchar Polski w klasie 505, Mistrzostwa Polskie Omega, tutaj mamy zawsze na zmianę. Albo jest u nas Puchar Polski, albo Mistrzostwa Polski. Wspólnie z Pszczyną organizujemy te regaty. I zamiennie jest to 2 lata są u nas Mistrzostwa Polski, to 2 lata u nas jest Puchar Polski. W tym roku, tak jak tamtym, była Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 2 edycjach, czyli gościliśmy całą młodzież, która startowała w wszystkich klasach regatowych. Mieliśmy Mistrzostwa Polski Masterstwo w Finie Rosserze, klasę do nas wrócił i okej linka. Wraca do nas Windsurfing Mastersów. Wracają jeszcze 2 klasy. Prowadzimy rozmowy na temat nowej, takiej, znaczy nie nowej klasy, ale ona u nas jakby nie była żadną imprezą. To jest francuska klasa z mistrzostwami świata. Bo prawdopodobnie w zachodniopomorskim obiekt nie będzie przygotowany do tych mistrzostw i do 2 tygodnia października mamy mieć odpowiedź Stowarzyszenia Klasy, czy przenoszą to imprezę do nas, czy nie. U nas warunki im odpowiadają, termin pasuje, więc najprawdopodobniej w tym roku, jeżeli tam nie podpiszą umowy, to będą u nas te mistrzostwa świata. Jeśli chodzi o olimpiadę, zawsze jest to decyzja Polskiego Związku Żeglarskiego i na pewno pytanie o Puchar PZŻ, bo to jest jakby najistotniejsze, o to wszyscy cały czas pytali. To jest decyzja dyrektora sportowego PZŻ o tym, że impreza była w Krynicy Morskiej, a nie u nas. Mogliśmy tą imprezę pozyskać mimo decyzji, ale wiązało się to z finansowaniem. I musielibyśmy wydać znaczne kwoty z budżetu miasta, dokładnie 50 tysięcy dodatkowo oprócz tego, co robimy do tej pory, czyli udostępniamy obiekt, ochronę i tak dalej, czyli to wszystko, bo to nie jest tak, że my nie wydajemy pieniędzy na tej imprezy, wydajemy i zabezpieczamy, ale oprócz tego dodatkowo mieliśmy wyłożyć 50 tysięcy minimum na to, no nic nie sens na to, żebyśmy wydali takie pieniądze, żeby odbył się nas Puchar PZŻ. Było, jeśli chodzi o zgrupowania młodzieży i dzieci, było ich więcej niż w tamtym roku. Mniej było seniorów, ale ze względu na olimpiadę, więc oni raczej więcej byli na świecie, na zgrupowaniach niż u nas. Stąd jakby tych seniorów było mniej u nas i nie byli przed Pucharem PZŻ, bo tak zawsze jest, że przed daną imprezą docelową pojawiają się na tydzień, dwa przed na regatę. Więc
To tyle, jeżeli chodzi o te ważniejsze. No więcej będzie imprez weekendowych na pewno u nas w przyszłym roku. Pana Brzuskę nie ma. To może warto powiedzieć, kto śledzi strony internetowe czy Facebooka, to Jowka informujemy o tym, że córka pana Kilka, który tutaj wiem, że był Kinga Brzuska, została mistrzynią Polski w czasie mistrzostw, które się odbyło w klasie laser, nie mylę się, w klasie laser. Ona nie jest zawodniczką zawodki, natomiast zawodniczką MK, że Gdynia, no ale jest lustrzanką, więc taki sukces dziewczyna z Polska zdobyła. Tak samo jak gościliśmy również, znaczy jeden z zawodników Mastersów w klasie też laser, czy kim? Laser. Był pan Piotr Wojewski, który z Polska pochodzi, ma bogate doświadczenie. Jest trenerem reprezentacji Danii w tej chwili. Jego zawodniczka zdobyła brązowe medal na mistrzostwach Rio, a on sam tutaj u nas uczestniczył w mistrzostwach polskich Mastersów i też zdobył złoto. Także taki akcent polski przy okazji, jako redaktor mówi na dziś. Czy jeszcze ktoś, proszę bardzo, po kolei pierwszy Tomek Kalczyński, drugi Tomek. Mam pytanie tutaj do pani burmistrz i pana przewodniczącego odnośnie pierwszego spotkania. Niestety nie mogłem przybyć, gdyby można było coś przybliżyć. Chodzi o kwestię tutaj miasta, w jaki sposób panowie profesorowie razem z panem doktorem widzieli udział tutaj miasta w tej przyszłej inwestycji. Ja oddam głos pani burmistrz. To nie jest taka baza, którą można by publicznie omawiać jeszcze. To jest bardzo robocza kwestia, dlatego też to spotkanie było zamkniętymi drzwiami. Ja tylko powiem, że jest to jedna z propozycji bardzo ciekawych, która pasuje do idei Soul City, do tego, żeby w Pucku się wyspecjalizować w turystykę medyczną, żeby wokół tego inwestorów ściągnąć. Szansa na rozwój dla miasta Pucka, który oczywiście jest omawiany i na tym etapie można to skończyć. Ciekawa propozycja, dlatego też państwa prosiłam o to, żebyście byli. No tyle można na razie powiedzieć, bo sami poprosiliśmy o więcej szczegółów, bo to była taka w zasadzie koleżanki i koledzy, którzy uczestniczyli, którzy stwierdzą, że to w zasadzie był taki wykład na temat, co można by zrobić w tej temacie, ale odnośnie konkretów, odnośnie samego miasta Pucka, na co zwrócił uwagę również pan starosta nie ma i poprosiliśmy o jakąś taką mapę drogową poszczególnych etapów, jakie by pomysłodawcy widzieli i wtedy po prostu będziemy mogli dopiero rozmawiać. To w zasadzie przedstawiono nam pewną ideę kierunku, żadnych takich konkretów. Proszę bardzo. To samo? Czy jeszcze, proszę państwa, mamy jakieś wolne wnioski, informacje? Proszę bardzo, nasi zaproszeni goście. Pierwsza pani Kasia Jabłońska. Mogę drugi raz, tak? Ja jestem pierwszy raz na sesji Rady Miasta, także bardzo dziękuję. I teraz innej roli wystąpię jako koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych. Na ostatnim naszym spotkaniu, bo spotykamy się zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18, organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę w centrum na Placu Wolności 2, poprosiły o to, by przygotować pismo do pani burmistrz, do Rady Miasta, by w nim wnioskować o bardziej symboliczne opłaty za dzierżawę pomieszczenia. Mówię to w tym momencie właśnie, bo do końca października są podpisane umowy i będzie przedłużany ten czas. I takie pismo teraz 3 października się spotykamy, takie pismo sporządzimy i złożymy. I właśnie bardzo państwa z tego miejsca proszę o przychylne spojrzenie, bo organizacjom pozarządowym udaje się bardzo blisko, myślę, współpracować z działem promocji Urzędu Miasta. Jeśli tylko miasto potrzebuje, czy dział promocji potrzebuje, to są naprawdę aktywni mieszkańcy, są zawsze obecni. W zasadzie w wielu imprezach, tych, które pan Wagenberg prezentował, te organizacje są, istnieją, służą pomocą
I no, może jakiś uda się znaleźć sposób, żeby właśnie no, nie do końca zniechęcać, żeby organizacje nie musiały się skupiać na tym, by pozyskiwać fundusze na uiszczenie czynszu. I jest to w przypadku każdej organizacji różnie, ale te opłaty na tą chwilę wynoszą 130 zł tam z groszem miesięcznie, więc to jest około 1600 zł rocznie i dla niektórych organizacji jest to duży wysiłek. Organizacje na tę chwilę płacących czynsz są 4, już od 1 października będą 2 następne. Również przewodnicy się spotykają, tu jest inna trochę umowa, oni nie płacą najmu, więc to jest jakby 7 organizacji pozarządowych działających, myślę, bardzo aktywnie. Może ich ta liczba się będzie zwiększać. Ja jako koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych, który pełnię tą funkcję, jeśli Państwo może nie wiecie, od października zeszłego roku w ramach wolontariatu. No jakby staram się, żeby pomieszczenia centrum były wykorzystane maksymalnie i żeby jakby spełniały nie tylko zadanie, że organizacje się spotykają, by spełniać swoje cele statutowe, ale również by bardzo mocno integrować mieszkańców, by nie dochodziło do jakichś tam nieporozumień, konfliktów, żeby to wszystko niwelować. No i oczywiście promować miasto, więc takie dwa główne zadania organizacje pozarządowe wiedzą, że to jest taki główny cel. Promocja wśród mieszkańców, nie tylko miasta Puszka, powiatu i turystów, ale również integracja. I myślę, że właśnie te cele są jakby tutaj w ciągu roku osiągnięte. To tyle. Dziękuję. Tylko jedna sprawa, kwestia formalna. Wnioski do budżetu składa się do dnia dzisiejszego, 3. Jak to wpłynie, może to być nie, że tak powiem, restrukturowane. Do dzisiaj. Także dzisiaj proszę ewentualnie drogą elektroniczną jeszcze. Do północy mam czas? Słucham? Do północy mam czas? Tak. Dobrze. Bo jeszcze dzisiaj musi wpłynąć na sekretarza. Dziękuję bardzo. Właśnie dzisiaj Pustki Salonik Poezji, więc zaraz dalsze działania. A mogę jeszcze tylko powiedzieć kwestii działań promujących. Na przykład w ostatnią sobotę przez miasto Puck z Rumi przejechało 80 rowerzystów. Kończyli sezon, klub Samarama z Rumi kończył sezon taką eskapadą na trasie Rumia i właśnie tutaj Puckie Centrum Organizacji Pozarządowych gościło, podejmowało też taką drobną gościną, więc ten cel taki promujący naprawdę jest spełniany w sumie każdego dnia. Dziękuję. Proszę Panie Zbyszku, szef cechu Rzemios i mamy dzisiaj życie. Dziękuję Panie Przewodniczący za oddanie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzynie, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Puck Rzemiosł Różnych w przyszłym roku obchodzi 60-lecie istnienia. I tu zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie jakieś finansowe do Rady Miasta. Pomocy dla nas, ponieważ będzie to promocja miasta. Będą zaproszeni goście, marszałek województwa, wszyscy burmistrzowie, wójtowie całego powiatu. I tu chciałbym prosić o przychylność na rzecz cechów rzemiosł różnych w Pucku. Dziękuję bardzo. Panie Zbyszku, to samo. Dzisiaj do 24 mailowo na sekretariat. Nie mam to nic tutaj. Brawo. To jest złożone do pani sekretarza. Tak, to można złożyć, to raczej na pewno będzie. Dziękuję bardzo. To wszystko uwzględnione. Czy jeszcze w tym punkcie wolne wnioski, informacje, ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Wobec tego przechodzimy do punktu 18. Zamykam 24. zwyczajną sesję Rady Miasta Puszka. Dziękuję.